Mariol. Dzisiaj przygotujemy schab nadziewany śliwką. Jest to schab gotowany, bardzo smaczny i łatwy w przygotowaniu. Zapraszam na krótkie filmiki do wspólnego przygotowywania tego schabu. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Ze schabu należy usunąć wszystkie błony, niepotrzebne ścięgna. Ja tutaj trochę ich mam, tak więc usuwamy. Nie będą potrzebne. No i nasz oczyszczony schabik musimy teraz naciąć tak, aby w środku była dziurka i włożymy tam śliwki. Wciskamy ostry nóż przez środek. Uważamy. Nóż przeszedł, teraz go obracamy i ponownie. Dobra, i z drugiej strony tu, gdzie jest ta dziurka. Musimy go obrócić. Obracamy go w środku. Z jednej i z drugiej strony. No i mamy kieszeń. Mam nadzieję, że jest odpowiednia. Dobra, jest odpowiednia. Jeszcze możemy włożyć tam palce i pokręcić. O, proszę. Teraz do tego schabu wkładamy śliwki. Pełno tych śliwek. Pełno. Ile wejdzie? Ja ich nie moczyłam, no bo po co? Jeszcze przyprawimy schab, tak one wciągną wilgoć ze schabu. No proszę, z tej strony już jest pełno. Schab należy przyprawić solą, słodką, ostrą papryką i majeranki. Schab należy owinąć nitką, aby nadać jemu kształt. Tak przygotowany schab odkładamy do woreczka, najlepiej na całą noc, aby przeszedł przyprawami. Schab marynował się całą noc. On już pięknie przeszedł przyprawami. Teraz włożę go do rękawa, do pieczenia. Może to być również inny worek, jeżeli takiego nie macie, no ale ten wstawimy do gotowania. I tutaj teraz należy szczelnie go zawiązać. I teraz, gdyby się zdarzyło, że ten woreczek nam pęknie podczas gotowania, a nie chcemy, żeby tak się stało, ja włożę go jeszcze, ten schab, w woreczek z klikiem. No i mamy szczelnie schowany schab. Teraz będziemy gotować ten schab około 45 minut we wrzątku. Po zagotowaniu się wody ja zmniejszę gaz i na tym małym ogniu będę gotowała ten schab. Schab pływa na wierzchu, tak więc musimy go zanurzyć. Ja na wierzch położę talerzyk i słoik jeszcze z wodą, żeby go obciążyć. No i ładnie, schabik mamy pod spodem. Jak woda się zagotuje, zmniejszamy gaz na mały i odliczamy 45 minut. I tak ten schab na tym małym ogniu gotuje się 40 minut. Jeszcze 5 minut i zakręcę gaz. No i teraz go wyjmiemy. Ja bym w tym sosie ten schab zostawiła, aż on całkowicie ostygnie. On jest mięciutki, widzę. Tak. Niech on jeszcze w tym sosie tak sobie poleży, aż będzie zimny i dopiero go wyjmiemy z folii. Śliwka jest mięciutka, proszę, zobaczcie. Tak więc najlepiej schab jest kroić zimny, nie ciepły. Wtedy on się nie rozpadnie. Wspaniały schab, gotowany. Ależ pachnie. Jeszcze spróbujemy bedlinki. Miękka. Schab smaczny, nie jest suchy, ale też nie jest mocno wilgotny. Jest taki rewelacyjny, dobrze się kroi. Cieniutkie plasterki rewelacyjnie smakują z pieczywem, odrobinę chrzanu, no i nie tylko. Myślę, że to jest świetny sposób na schab, bo schab lubi się przesuszać, taki właśnie pieczony z piekarnika. No ten gotowany jest według mnie lepszy, smaczniejszy. Bardzo łatwy sposób. Możemy przygotować pyszną, domową wędlinę. Polecam Państwu przepis na schab gotowany, akurat właśnie tak przygotować ze śliweczką jak ja. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejny.